Siema, nie wierzę, że to mówię, ale w końcu doczekaliśmy się oficjalnej zapowiedzi Age of History 3. Nie jest to żaden mod, ani jakaś fanowska wersja, nie. Normalnie będzie wydane Age of History 3, tylko nie wiadomo kiedy. Mamy jednego screenka, którego właśnie widzicie na ekranie i będzie to strategia czasu rzeczywistego, czyli tak zwany RTS, co pozwala snuć wnioski, że będzie to coś w rodzaju Hearts of Iron 4 i wydaje mi się, że to będzie taki pomost pomiędzy właśnie tymi dwoma grami, ale wiadomo, na więcej informacji trzeba będzie poczekać, jak na przykład na datę premiery, bo nie wiadomo na jakim stadium właśnie developmentu jest ta gra, ale fajnie, już dostałem mnóstwo wiadomości, Flotar, wychodzi Age of History 3, ja mówię, ta, na pewno jakiś mod wychodzi albo coś w tym stylu, a okazuje się, że nie, że znikąd po prostu autor, czyli pan Łukasz zapowiedział to, także no czekamy, kurde, no, naprawdę się mega jaram, a my wracamy sobie oczywiście do naszego scenariusza, gdzie mamy Polsko-Słowację stworzoną i ostatnio toczyliśmy wojnę z Grecją i gramy oczywiście na silniku Uwód, czyli taka podstawowa wersja gry, ale z różnymi usprawnieniami, jak na przykład z usprawnieniami walki, bo walka stała się 1000 razy trudniejsza i nie boję się użyć tego sformułowania, bo naprawdę nic nie mogę tutaj wygrać, gdyby nie to, że mamy sojusz z Francją, no to byłby mały problem. Mamy chyba niską stabilność na jakichś tutaj terenach, tylko zastanawiam się, skąd jest ta niska stabilność. Bardzo możliwe, że coś przejąłem i nawet nie wiedziałem co, bo mamy tutaj Macedonię i z tego co widzę Francja, no właśnie, Francja chce się przygotować do wojny z Albanią, a Albania to są moje ziomki, po prostu, no ja mam z nimi dobre relacje, więc zastanawiam się, co się stanie, jeżeli, no właśnie, jeżeli ja nie chcę, odrzucę prośbę o pomoc, oni mi w sumie pomogli, jak ja miałem problem. Ale Albania ma ile? Dwie prowincje. No to oni sobie poradzą. Dobra, przygotuj się na wojnę. Niby będę się przygotowywał na wojnę, ale na dobrą sprawę nic kompletnie nie zrobię. I ten film jest nagrany w 1440p, przez co powinna być lepsza jakość. Wiadomo, na tej grze raczej lepszej jakości i tak nie uświadczycie, no bo to jest strategia. Ale ogólnie właśnie w Ark Survival Ascendant, w The Isle, jakichś tam przyszłych odcinkach powinno to wszystko lepiej działać. Więc mam nadzieję, że wam się podoba. Zostawcie oczywiście lajka na samym początku, jeżeli czekacie na Age of History 3. Zobaczymy ile osób jest i możecie napisać w komentarzu, co chcielibyście, aby zostało zmienione albo dodane do Age of History 3. Ja bym chciał zobaczyć jakiś system religijny, coś takiego, żeby to było bardziej wszystko rozbudowane. No i zobaczymy, kurde, bo to będzie niby strategia czasu rzeczywistego, czyli dosłownie tak jak jest właśnie to w Hearts of Iron, czyli wciskamy, możemy sobie chyba zapauzować grę, jeżeli dobrze pamiętam, ale gra się cały czas toczy i cały czas musimy po prostu reagować na to, co się dzieje na ekranie i ja jestem w dupie, jeżeli chodzi o wydatki moje. Oj. Ja zapomniałem, że w ogóle poprzedni odcinek trochę mi wszystko tutaj posuł i trzeba będzie pewnie wszystko sobie tutaj na spokojnie naprawić i zobaczyć, czy nikt mnie nie zaatakuje. Ukraina, jakie mamy relacje? 31, okej. Z wami mamy 13, z wami cały czas 55, więc może poprawimy te relacje, bo ja nie chcę wojny. I z wami też sobie poprawimy relacje, no i poobserwujemy. Okej, okay. Chciałem powiedzieć jak Francja zdobywa Albanię, ale jak widzicie, no coś poszło tutaj nie tak i zastanawiam się dlaczego, na co Francja czeka na dobrą sprawę, przecież ja tutaj, ja nie mam wojska, a nie, dobra, mam tutaj wojska, cyk, także przemieścimy sobie to wszystko, zajmiemy ten teren, no raczej oni tutaj nie będą, wow, czekaj, bo oni jakoś mają duże te wojska. Podobno był jakiś hotfix wersji 1.6.0 i teraz mamy wersję 1.6.0.1. Jeżeli chodzi o wersję mobilną, bo wiem, że bardzo wiele osób czeka po prostu na ten silnik Uwód w wersji mobilnej, no to on ma być wypuszczony w listopadzie. Nie wiem dokładnie kiedy, ale jakoś tak. Jeżeli będzie, to po prostu wam powiem i będziecie mogli sobie to pobrać. Nie wiem, to jest po prostu niemożliwe, że ja się męczę z Albanią. Zobaczcie, mam problem, żeby cokolwiek tutaj zdobyć. Oni mi zdobywają te prowincje. Francja, która wypowiedziała tą wojnę, ma totalnie wysrane, także niezbyt dobrze to wygląda. Dobra, spróbujmy ich zaatakować tutaj i zakończyć to jak najszybciej, bo to jest, tak jak mówiłem, żart i nieporozumienie. Okej, to udało się odbić, to udało się odbić i chciałbym powiedzieć, że ostatnia prowincja została podbita, ale nie, oni cały czas walczą. Dobra, udało się sytuację opanować, Albania, i wydaje mi się, że tak, że to ja dostanę te dwie prowincje, a nie Francja, która wypowiedziała tą wojnę. I moim kolejnym celem jest uspokojenie całej sytuacji, ponieważ naprawdę ten nowy system walki tak dał mi się w kość, że chyba ja straciłem w ogóle cały mój przychód.
i wydawało mi się, że w poprzednim odcinku ja miałem o wiele więcej kasy, a teraz mam, zobaczcie, zostaje 5 tysięcy tylko co turę, mimo tego, że mam praktycznie wszystkie prowincje, jakie tutaj zobaczycie, one są wymaksowane. Więc jestem w dupie, po prostu jestem w dupie, wyczerpanie wojną jest 17%, no właśnie, podczas wojny wyczerpanie będzie się powoli zwiększało, wyczerpanie będzie się naturalnie zmniejszało podczas pokoju, no to powinno się teraz zmniejszać, zobaczymy tak, jak widzicie zmniejsza się ekonomia 278, bezrobocie mamy 71%. Oj, jak widzicie, udało mi się troszeczkę tutaj już poprawić wynik, ponieważ wszystkie pieniądze, jakie zarabiam, inwestuję w ekonomię, buduję nowe warsztaty i zobaczmy, jak wygląda teraz ekonomia i... O, bezrobocie. Jak widzicie, trochę to zaczyna też spadać, także pewnie się tym teraz trochę pobawię, bo zależy mi na tym, żeby, wiecie, przycisnąć to i odbudować to, co straciliśmy. Jeżeli chodzi o Bułgarię, no to zapomniałem, że ja na nich nałożyłem embargo i powiedzmy, że... Oni są trochę na mnie źli, minus 96 i w ogóle zapomniałem o tym, że większość Europy jest na mnie zła i mnie nienawidzi i mogę na przykład z Rosją mi się poprawiły relacje. Ktoś mi to tłumaczył, że działa to w ten sposób, że jeżeli z kimś byłem wrogiem, no to jakby sytuacje się po prostu poodwracały, nie? Czyli ci, co mnie lubili, mnie nie lubią, a ci, co mnie nie lubili, mnie lubią, bo im na przykład się to bardzo spodobało, dlatego na przykład z Rosją mogę sobie nawiązać sojusz. Ale ja tego nie zrobię, jeżeli chodzi o prawa, to tutaj nic nie zmieniałem, ale jeżeli chodzi o gdzie to jest, Polska, Economic Politics, wziąłem sobie na politykę właśnie tą cywili, przez to no, mamy te 30 tysięcy, więc fajnie to zaczyna działać, a ja wracam do zmniejszania bezrobocia, no bo 70% trochę przesada. No i postanowiłem, że trochę zaryzykuję, ponieważ zobaczcie, mam tylko 1000 zł przychodu co rundę, ale zainwestowałem bardzo, bardzo mocno w badania, jeżeli bym to ograniczył, no to już mam 40 tysięcy, ale zależy mi na tym, żeby jak najbardziej właśnie rozwinąć tutaj tą Polskę, żebyśmy mogli już tworzyć właśnie bomby atomowe, co by się przydało, bo by mi to trochę pomogło. Jeżeli chodzi o bezrobocie, no to mamy 65%. Jak widzicie, powinno to cały czas maleć. I zobaczmy, tak, powoli to maleje, jeżeli chodzi o moich sąsiadów. No to przeprowadzam z nimi jakieś tam rozmowy i poprawiamy cały czas te relacje, jak widzicie już prawie na plusie jesteśmy. Ukraina przejęła teren Grecji, co mnie trochę zdziwiło, bo no ja nie mogłem sobie poradzić z tym, ale oni bez problemu sobie to zajęli. Jeżeli chodzi o naszych jakichś innych sąsiadów, to raczej wygląda to bez zmian, chociaż kurde Norwegia, nie? No, Norwegia jest mocno ściśnięta, to jest Francja, aha, to jest teren Francji, a w ogóle zapomniałem, że Francja przejęła sobie tyle terenu, więc ja mówię, jedyne co robię, to tak naprawdę czekam, klikam spację, czekam na kolejny punkt, jaki badań i inwestuję to w jeszcze szybsze badania i liczę, naprawdę liczę na to, że nikt mnie tutaj nie zaatakuje, bo ja nie jestem teraz zdolny do jakiejkolwiek wojny. No i byłem przekonany, że prędzej czy później mój spokój zostanie przerwany, ponieważ Francja chce wypowiedzieć wojnę Hiszpanii, a oni już się tutaj biją, okej. Więc bardziej mi wołają na pomoc. Oczywiście im pomożemy. Czemu nie? Musimy teraz zrobić małe zmiany. Mamy 42 tysiące, więc i tak jest całkiem spoko. Towary. Średni przyrost naturalny, a to mi zwiększa jakoś. Nie, dobra, weźmiemy sobie tutaj inwestycje. Ekonomię można by było poprawić w ten sposób też. No widzicie, jest dużo rzeczy, które można by było zrobić. Ja zainwestowałem w badania. Nie wiem, czy to było opłacalne, czy też nie. No i mamy, jesteśmy w stanie wojennym z Hiszpanią. Tylko my oczywiście nie będziemy tutaj im pomagali. I to jest, wiem, bardzo słabe, patrząc na to, że no Francja przyszła mi na pomoc, ale ja mam inne tutaj zmartwienia. Wezmę sobie tylko, wzmocnię tutaj wojska na brzegu, żeby mi czasami nie weszli. Tutaj sobie też coś zrobimy, cyk. Wybudujemy jakieś tak wieże obserwacyjne, zamek. W sumie zamki chyba wystarczą. Bonus, a nie, jeżeli to będę miał, to będę miał po 15%. I tak, żeby wiecie, nikt mnie tutaj nie zaatakował, a niech oni sobie, jeżeli chcą toczyć wojny, to niech sobie toczą. No i jak widzicie, moja pomoc nie była tutaj konieczna, bo możemy przeprowadzić rozmowy pokojowe z nimi. No ja tutaj na nic nie zasługuję, że tak powiem. Dlatego wysyłamy żądania i pyk. Hiszpania, teren Hiszpanii został zmniejszony, ale przez to na przykład Ukraina mnie teraz nienawidzi i nawet nie mogę poprawić z nimi relacji. Włosi tak samo mają coś do powiedzenia, jeżeli chodzi o to, a ja co robię? No co, rozwijam dalej, teraz jak widzicie zainwestowałem w towary, dałem troszeczkę bardziej w inwestycje, żeby poprawić jeszcze bardziej tutaj przychód. Zobaczmy sobie, widzicie? 60 tysięcy prawie z ekonomii. To jest dobre, to jest bardzo dobre, ale jeszcze możemy zwiększyć i 36 tysięcy i zobaczcie, jak to się bardzo szybko zwiększa.
większa. I właśnie dostałem informację, że Białoruś wypowiedziała mi wojnę, tylko że Białoruś jest tutaj i mają dwie prowincje i chwila, ja muszę zmniejszyć na pewno tutaj wydatki. Mamy 52 tysiące, runda 1643, ale Białoruś, co wy tutaj odwalacie? Jesteśmy w stanie wojny, ale weźmy, porozmawiajmy o tym i przedyskutujmy... Co? Dobra, to było bardzo dziwne, to co oni tutaj zrobili. No ja wracam cały czas tutaj do rozwijania wszystkiego, wezmę jeszcze bardziej, zainwestuję. No jak widzicie, czekajcie, utrzymanie wojska, nie, mamy takie 8 tysięcy. Jak widzicie w tym odcinku, za dużo się nie dzieje w tym sensie, jeżeli chodzi o jakby taki bezpośredni pogryz, podboje i tak dalej. Ale z drugiej strony, no boję się cokolwiek zaatakować, powiem wam wprost. Boję się, bo jeżeli z Grecją ja przegrałem tak bardzo, to chcę rozwinąć Polskę technologicznie do poziomu 1,65, żebyśmy mogli wybudować, gdzie to jest, reaktor jądrowy. A jeżeli będziemy mieli już reaktor jądrowy, no to powinno być teoretycznie łatwiej i tak naprawdę ja utrzymuję tylko relacje z moimi sąsiadami. O kurde, w ogóle te relacje bardzo szybko spadają, powiem wam. No, wydaje mi się, że lada moment zostanę zaatakowany po prostu z trzech stron i tak naprawdę moja przygoda się tutaj skończy. No i właśnie czegoś takiego się obawiałem, także mam 52 tysiące i właśnie Tunezja mnie zaatakowała. I wejdą do siebie, to jest dziwne, bo ja mam jakby z nimi wojnę, ale tak naprawdę nie mam z nimi żadnej wojny, więc może teraz się uda, a jeżeli nie, no to za chwilę, w sumie nawet już teraz, wezwij do broni, Francja, słuchajcie, potrzebuję waszej pomocy i to w trybie natychmiastowym, weźmiemy sobie towary, tutaj cyk, badania też i mamy 55 tysięcy, czyli jak na to, że poświęciłem na to prawie godzinę, klikania po prostu spacji, ulepszania wszystkiego, powiedziałbym, że spodziewałem się czegoś więcej. No okej, okay. Wchodzą sobie ładnie, to teraz musimy ładnie też ich otoczyć i nie pozwolić, żeby się przedarli dalej i po prostu zdusić ten atak w zarodku. I oczywiście też będziemy próbowali atakować, także udało się odbić, tutaj się niestety nie udało odbić. Okej, nie przyjęli mi. Ojejku, splądrowane prowincje, ty, oni wchodzą, ja tego nigdy nie robię. Ja im nie plądruję prowincji, mówię, nie, no, nie wypada, nie? Ale zobaczcie, za każdym razem, jak komputer tutaj atakuje, to wbija po prostu, niszczy wszystko i później ja mam problemy przez to. Dobra, weźmy sobie, zrekrutujmy jeszcze więcej wojsk, tutaj możemy trochę więcej i tutaj też przydałoby się. Uwaga, no nie udało się, to się udało. Z tego co wiem, co nawet chyba jednostki się teraz wycofują, jest coś w rodzaju takiej mechaniki, ale mogę gadać głupoty, także przepraszam, jeżeli się pomyliłem, ale teraz mi to coś tak mignęło. Dobra, z trzech stron zaatakujemy i tutaj ty atakujesz i bum, okej, okay. No, z trzech stron i tak, wycofały się jednostki na pewno. O, czy ja widzę Francję? Tak, Francja, przybywa mi, no trochę za późno, bo jednak sobie sam poradziłem z tym. Ale jednak dobrze, dobrze, że mnie nie olali. Z Ukrainą mamy troszkę lepsze relacje. I spróbujmy z trzech stron ich zaatakować. Bum, dobra, mamy to. I teraz pytanie, czy powinienem z nimi porozmawiać? Ojej, gdzie wyjdziecie? Aha, oni po prostu idą sobie w tą stronę. I w sumie Tunezja jest tutaj, także może ja się teraz do nich wybiorę i po prostu zbiorę wszystkie swoje wojska i ich zaatakujemy. Wiecie, oni przyszli do mnie, ja się obroniłem, to teraz zrobimy dokładnie to samo, tylko u nich. No i proszę bardzo, czas na uderzenie. O, 58 tysięcy, przecież ja się... Oj. No właśnie, czekaj. Nie spodziewałem się tego, po prostu, że oni będą mieli aż tyle wojsk. Spróbujmy tutaj uderzyć. 5 tysięcy. Co jest? Widzicie, to jest tak dziwnie liczone. Ja rozumiem, że oni pewnie mają tutaj jakieś struktury, jakieś zamki, które pozwalają troszkę im się obronić lepiej, ale no to nie jest przesada po prostu, że ja nie mogę zająć takiej prowincji zwykłej. Dobra, tego wam nie zdobędę. Okej, chwila, bo mi coś z monitorem wyskoczyło, jakaś dziwna rzecz. I teraz tak, próbujemy po prostu przejąć im jak najwięcej teraz. Ładnie, ładnie. I ja bym chciał rozmowy pokojowe z nimi, po prostu. I zostawić im tylko jedną prowincję. Okej, oni zaczynają odbijać. To niezbyt dobrze to wygląda. No i jak widzicie, w tym samym momencie też Francja obroniła moje granice. Oj, i próbują! Dobra, obroniliśmy się. Tutaj też kolejny atak. Wdarli się z dwóch stron. Dobra, słuchajcie, ja nie chcę już tej wojny. Nie. Tunezja. Rozmowy pokojowe. Ja chcę to i to. A wy sobie tam weźcie, co chcecie, naprawdę. O, cztery gwiazdki, mogę sobie to. Cyk. Zobaczymy, czy będą chcieli ze mną pogadać, czy też nie. W międzyczasie i tak oczywiście rekrutujemy tutaj wojska, żeby jakkolwiek się bronić. Mamy dużo kasy, więc raczej nie boję się, że wiecie, że ten teren zostanie od razu zdobyty.
ale no nie spodziewałem się, że naprawdę teraz podbój czegokolwiek to będzie aż takie trudne zadanie. No i wygląda na to, że nie miałem się czego bać, ponieważ 46 tysięcy moich jednostek właśnie tutaj utknęło, ponieważ dogadaliśmy się, ja odzyskałem swoje tereny, więc jest całkiem spoko, tylko że z tego co wiem, ta prowincja będzie niezaopatrywana. Dobra, weźmiemy tak, cyk, zróbmy i nie, wygląda na to, że mogę tutaj po prostu sobie siedzieć i tyle? Także uwaga, podbiliśmy nowy kontynent, powiedzmy Afrykę. Mamy jedną prowincję, to jest dopiero początek tego wszystkiego tutaj i ja pewnie sobie jeszcze tutaj poulepszam trochę te budynki, no ale mówię, jakby rozgrywka mega mocno spowolniła, ale i tak to nie jest ważne. Najważniejszą wieścią dzisiejszego filmu jest to, że powstaje Age of History 3. Napiszcie w komentarzu, co chcielibyście, aby zostało dodane. Tak sobie grając, pomyślałem, że fajne by były jakieś losowo generowane eventy. Jakieś wydarzenia na świecie, na które musielibyśmy zainterweniować albo po prostu jakoś odpowiedzieć. Także co, dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę, jeżeli się podobało i widzimy się już za niedługo.